Od samego początku ideą było jasne. Zdrowo, na świeżym powietrzu, ruszać się. I to robimy od już kilku lat, bo tak naprawdę to jest piąta edycja, ale przedtem były przewiecie, przedtem były Dolnośląskie Święto Sportu. Dzisiaj jest przewiecie na olimpijskim z Akademią Wychowania Fizycznego imienia polskich olimpijczyków. I tych olimpijczyków tutaj mamy. To są nasi absolwenci. Przypomnę, że ich jest ponad 300 w historii 76-lecia Akademii. Dzisiaj są z nami, dzisiaj grają, rywalizują. No coś fantastycznego, ja się ogromnie cieszę, to wszystko na świecie. Świeżym powietrzu. I to jest nasza misja. Tak jak Akademia po angielsku Wrocław University Health and Sport Sciences, to właśnie jest nasza misja. Zdrowie, aktywność fizyczna i sport, to wszystko tutaj na terenie Stadionu Olimpijskiego, który jest otwarty zawsze dla wszystkich. Na scenie promujemy każdy sport. Sport nie tylko, który jest realizowany w ramach naszego partnera, czyli klubu sportowego AZS AWF Wrocław, ale sport, który wywodzi się z The World Games, każdy może tu się zaprezentować. Lacrosse, hokej na trawie, to wszystko można tutaj spróbować. To są nasi absolwenci, którzy są trenerami, propagują. U nas w Centralnym Laboratorium można się zmierzyć, zważyć, zdiagnozować, na ile jeszcze mogę trenować, na ile mocniej, kiedy powinienem odpocząć. To wszystko w naszej Akademii możemy zrobić. Także serdecznie zapraszam na Stadion Olimpijski do naszej uczelni. To jest super inicjatywa. Ja mam nadzieję, że to już będzie do końca świata i jeden dzień dłużej taka impreza tutaj się odbywać co roku. Tutaj oprócz takich sportów, które są na co dzień widziane w telewizji, czyli gier zespołowych, piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna, siatkówka i wiele dyscyplin znanych indywidualnych, mamy też takie różne bardziej rekreacyjne, z których już każdy osoba mniej związana ze sportem może sobie spróbować. I są to bardzo fajne inicjatywy. I z tego, co widzę w telewizji, wiele takich konkurencji już jest rozgrywanych gdzieś na poważnych zasadach i można też w nich się super sprawdzić. Bardzo fajna inicjatywa, oby takich więcej we Wrocławiu. Jest naprawdę bardzo mocno koszykarskim środowiskiem i to widać wśród kibiców, wśród koszykarzy, kolegów, z których się dzisiaj spotkałem. Super jest taka akcja. Bardzo ważne, bo Wrocław jest miastem ludzi zdrowych, którzy dbają o siebie, dbają o swoją kondycję. Wrocław jest także miastem sportu, a ta impreza łączy właśnie te dwa elementy, sport i zdrowie. Zresztą to drugie wynika z tego pierwszego. Także cieszę się, że AWF, a miasto jest partnerem tej imprezy, kolejny rok organizuje to wydarzenie dla wrocławianek, wrocławian, ale także szerzej dla Dolnoślązaków, bo tutaj przyjeżdżają wszyscy z całego regionu w tym. Także cieszę się bardzo, że możemy wspólnie promować kulturę fizyczną. To takie imprezy, które aktywizują, które pokazują, że naprawdę w sposób aktywny można spędzać wolny czas, to dla nas bardzo ważna rzecz i bardzo istotna, ale też i skuteczna, bo my obserwujemy, że często od takich aktywności, od poznawania takich różnych form zabaw, a wręcz gier, rozpoczyna się czasem nawet i kariera sportowa. My zresztą taką politykę prowadzimy, że właśnie od upowszechniania, od popularyzacji wreszcie do sportu kwalifikowanego, czy wysoko kwalifikowanego, więc ja bardzo się cieszę, że takie inicjatywy są, że my możemy też jako samorząd województwa w jakiś sposób współpracować i oby jak najwięcej w takich imprez na terenie całego Dolnego Śląska i Polski. Bardzo się cieszę, że jesteśmy razem z miastem, że jesteśmy razem z Urzędem Marszałkowskim. To wszystko ma służyć społeczeństwu i to służy. Aktywność na świeżym powietrzu, w Akademii Wychowania Fizycznego, która może zmierzyć, zważyć, udostępnić, wspólnie się razem bawić.